Cześć, z tej strony Space, witam was w kolejnym odcinku z Margonem w sumie. Dzisiaj jest ze mną Tomek, Dobrze. zwany także jako Salem. I dzisiaj przy choince tutaj Witchan będziemy rozmawiać sobie o wszystkim i o niczym. Więc witam cię bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę cię ugościć ponownie na moim kanale. Jak przychodzę na twój kanał, to ci rosną wyświetlenia na filmach. No, skąd wiedziałeś? Nie wiem, czy to działa. Pytanie, czy mam wyjść do Margonem? Nie wiem, jak chcesz, to jestem na klasiku, stoję sobie Witchan tutaj przy choince, to jak bardzo chcesz, to możesz postać sobie obok mnie i szczyc się tym strojem, który daje mi klan. Więc nie wiem, no tak sobie pogadamy i w sumie ostatnio widziałem, że zacząłeś z... Oj, przepraszam, się tutaj zatukłem. Widziałem, że ostatnio zacząłeś z powrotem zabawę z YouTube'em. No, jest tutaj Tomek. Jestem ja. Tak, to może No to rozwiń, się. co tam się dzieje, jakie masz plany może do tego YouTube'a, bo no, widzę, że ostatnio się naprawdę dużo udzielasz. Nie mam żadnych planów. Generalnie cały YouTube to jest tylko i wyłącznie, może nie zabawa, ale coś traktowane w kategoriach hobby. Hobby dlatego, że ja potrzebuję czegoś po pracy, czym mógłbym się zająć, co nie będzie tak do końca związane z tym, co robię na co dzień. W sensie troszeczkę jest, bo to nadal są gry, tylko mega do niej jest gra mobilna i chociaż będę chciał w przyszłości jakieś mobilne gry wrzucać, to poznaję te wszystkie zasady, algorytmy, trochę się uczę w programie, jak zrobić jakieś proste rzeczy graficznym, trochę przy tych filmach dowiaduję się nowych rzeczy. Ogólnie czuję, że mam tutaj jakiś mały progres w tym aspekcie, ale cały czas robię to tylko i wyłącznie na zasadzie, że jeśli uznam, że nie chcę tego robić z jakiegoś powodu, to będę mógł przestać w każdej chwili. No póki to robię i mnie to bawi i bawi to ludzi, którzy chcą to oglądać, to robię po prostu i tyle. Ale też wiesz, da radę wyczuć, czy coś jest robione tak jak mówisz, właśnie z hobby, czy coś jest takie robione na siłę. I tutaj rzeczywiście widać, że to jest takie fajne, spokojne, takie na chillaucie, że tak nawet nawiążę do twojego starego niku. No ja nie mam ciśnienia, nie mam na nie ciśnienia i generalnie jakbym chciał coś robić, w ogóle wydaje mi się, że YouTube nie ma sensu, jeśli ktoś przychodzi i chce nagrywać na niego materiały tylko po to, żeby zarobić, bo to nie działa. Najpierw musisz mieć jakąś pasję do tego, co chcesz nagrywać, chęć, zajawkę, jakkolwiek, żeby to wychodziło autentycznie. Jeśli coś się z tego rozkręci, to wtedy masz szansę jakoś to monetyzować, w sensie takim, że tak jak ten kanał, który ja oglądam, o tych ptasznikach, bo ja go oglądałem, jak on miał kilka tysięcy subskrypcji, no nie? I ten Czekaj, koleś na... o jakich ptasznikach? Ptaszniki Zająca jest taki kanał, który ma teraz bardzo dużo subskrypcji. Ja go zacząłem oglądać, nie wiem, może rok temu, miał kilka tysięcy i nagrywał przez kilka lat. I nikt się tym nie interesował, ale on cały czas to robił, może nie tak często jak teraz, ale robił to dlatego, że to jest jego pasja, on jest zajarany od lat, hoduje te pająki. Chciał pokazywać ludziom, że to nie są takie straszne rzeczy, że te pająki nie są mordercami, bla, bla, i tak dalej. A poza tym gościu miał taką osobowość i widać było, że to nie jest aż takie. Znaczy, nie biła z tego sztuczność i nie wiem, chęć zarobienia pieniędzy. Tylko po prostu z pasji, z hobby jakiegoś. Tak, w ogóle to jemu zadział się jakiś viral, że ten film jego wpadły gdzieś tam na główną. Może przez mrówki, które są popularnym tematem na YouTubie, a może nie wiem. W każdym razie z tych kilku tysięcy zrobiło mu się 240 w tym momencie, albo 250, coś takiego ma teraz. I teraz może na tym zarobić i ja nie mam nic przeciwko temu i uważam, że powinien jak najbardziej wykorzystać tą szansę i zarobić sobie pieniądze za ten cały czas, który wrzucał te filmy dla ludzi, nie oczekując praktycznie niczego w zamian. I tak postrzegam też YouTube'a ogólnie, że jeśli ludzie potrafią przez miesiące czy lata robić jakieś materiały i to im siądzie, ktoś zacznie ich oglądać, oni się rozwiną, to okej, okay, niech sobie zarabiają. Nie mam nic do tego, jeśli będą uczciwi, czyli oznaczą materiały promowane i tak dalej. Bo jeśli oszukują i coś tam wciskają Wciskają podprogowo. kit po prostu na siłę, żeby zarobić, to też widz, co myślę, że po pewnym czasie wyczuje i po prostu zlinczuje tego twórcę, który, bo w sumie, jeśli chodzi o jakieś reklamowanie, o jakieś deale, to w sumie
na polskim YouTubie jeszcze to nie jest tak na przykład popularne jak na zagranicznym, ponieważ u nas jest takie, a sprzedał się, to nie warto. To na takiej zasadzie działa. Trochę nie do końca. Tak naprawdę wszystko, co oglądasz na tych popularnych kanałach, to w jakimś stopniu jest to reklama. Czy to gdzieś z tyłu jest logo Ukryte, jakiejś firmy. tak. Znaczy nie ukryte, tylko sobie stoi jakaś figurka z logiem jakiegoś napoju albo jakiejś sieci komórkowej i tak dalej, to za to ci ludzie mają opłacone, żeby to po prostu było pokazane gdzieś w tle, nawet niepowiedziane, niedotknięte i tak dalej. Byłem też na wykładach i czytałem trochę sobie materiałów na ten temat, no i wiesz, ta topka YouTube'a to każdy film potrafi mieć w sobie kilkanaście dealów ukręconych, w sensie takim, że gościu robi jakiś materiał i wciska tam reklamy z różnych firm, takie widoczne i mniej widoczne, i nawet ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że podprogowo im jest przesyłany jakiś przekaz, ale mniejsza o to, bo ja nawet nie będę się w to zagłębiał, bo to nie ma znaczenia. Najbardziej nie lubię takich chamskiego wciskania jakichś różnych rzeczy. Jak ludzie, którzy sami nie do końca wierzą w te produkty, próbują je wepchnąć innym ludziom, dlatego że dostali je za darmo albo dostaną za to kasę. W sensie uważam, że taką pierwszą zasadą tych, którzy powinni reklamować jakieś rzeczy, powinno być to, że oni sami muszą W wierzyć, tym że to jest ok. siedzieć i wiedzieć, że to jest naprawdę jakoś prawdziwe i rzeczywiście to, co się obiecuje, da radę spełnić. Tak, ja jeszcze oglądałem ostatnio takiego gościa, który się nazywa Nox i on nagrywa League of Legends i to jest bardzo fajny, mądry chłopak z Lublina i on wprost powiedział, że on nie bierze takich współprac, w których uważa, że ta rzecz, którą miałby reklamować jest badziewiem i po prostu nie zgadza się, pomimo że nie jest jakimś wielkim kanałem i pewnie nie zarabia na tym jakoś specjalnie, to ma swoje zasady, których się trzyma i reklamuje tylko to, co uważa sam, że jest dobre. I I moim zdaniem uczciwie to przed to jest wszystkimi uczciwe. też mówi, nie? Tak, no to nie ukrywa jakichś tam rzeczy. Jeśli jest jakiś materiał sponsorowany, to zaznacza to, że to jest sponsorowany, że sponsorem odcinka jest firma taka albo taka i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest spoko. No, ale wracając jeszcze do tego YouTube'a, no bo ten Morganewski YouTube to w No ogóle właśnie, to może nie mam porozmawiajmy nic o do niego. Margonemskim YouTubie. Kogo tak jakoś, kto ci przykuł jakąś uwagę, jakie kanały cię podobają, o jakich słyszałeś. Co też o nich sądzisz? To w sumie to będzie takim dobrym punktem zaczepienia. Nie wiem, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś źle, ale Margonamskiego YouTube'a ja za bardzo nie oglądam, szczerze mówiąc, w sensie takim, że nie kręcą mnie filmy, w których jest dużo wulgaryzmów, jakichś takich agresywnych treści, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że nikt nie wszedł na jakiś poziom wyżej, jeśli chodzi o, nie wiem, sferę graficzną, montażową i tak dalej, żeby zrobić coś, czego nie zrobili do tej pory inni, żeby się w jakiś sposób wyróżnić. I te kanały, które mają dużo subskrypcji, po prostu zbudowały się przez lata, albo zbudowały się na jakiejś tam kontrowersji, czego ja też nie mam zamiaru oceniać i nie wtrącam się w to. Jak ludzie chcą jakieś określone treści produkować na swoim kanale, to niech to robią, nie mi to oceniać. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? No generalnie Morganewski YouTube nie ma jakiejś dużej przyszłości w kontekście tego, żeby ten kanał mógł się rozwinąć, bo on nie złapie wirala, żeby ludzie zaczęli to oglądać i żeby nagle ktoś z YouTuberów, a może się będę mylił, zdobył 100 tysięcy i nadal nagrywał sobie Margonem. Kojarzę, że ktoś wspominał o jakimś jednym YouTuberze, który zmienił content i urósł po prostu, ale nie Jest wiem, czy... paru naprawdę tych YouTuberów, którzy urośli po Margonem, ale tak jak też wspomniałeś, to nie jest, ja tak samo uważam, to nie jest możliwe, żeby na Margonemskim YouTubie mieć więcej, załóżmy, niż 50 tysięcy widowni, ponieważ jest to tak zwana zamknięta grupa. Wszystko się toczy wokół tej samej widowni. Ktoś ma jej troszkę więcej, ktoś ma jej troszkę mniej. Ale tak jak wspomniałeś, nie ma gościa, który z zewnątrz sobie przyjdzie i powie: o, fajnie, nagrywam Margonem, może nagram coś z nim. I rzeczywiście puści to w jakiś viral internetu, żeby to poszło troszeczkę dalej. To wszystko tak stoi w miejscu, tak jak w sumie ostatnio z Nanamisem rozmawiałem, gdzieś tam na jego odcinku, że to wszystko stoi, ten Margonemski tu stoi w miejscu i to się wszystko wokół jednego kręci. Ktoś właśnie na jakichś kontrowersjach, czyli tak zwanych dramach, może zdobyć widownię, a ktoś po prostu przez to, że jest już tutaj od paru lat,
i cały czas na przykład robi to samo, ale tutaj też, tak jak mówię, że jest osoba, jest na przykład, dajmy na to Kuba Z, osoba, która zaczynała z Margonem, teraz już ma gdzieś powyżej 100 tysięcy subskrypcji, ale nie nagrywał już tego Margonem, przeszedł na grę mobilną Clash Royale, jakoś tak, nie wiem, ja nie wiesz, nie kojarzę tych gier na telefon, bo nie grywam, ale no mówię ci, to jeśli chodzi o przebicie się, to jest opcja albo całkowita zmiana kontentu i wtedy albo to, za tobą widzowie pójdą, co jest małym procentem, bo nie większość z nich jest, nie większość nawet jest nastawionych, że tylko Margonem super ekstra gra, a jak pójdą, to spoko. To naprawdę może jakoś rozwinąć kanał z innej gry, z innego podejścia do kanału, może na przykład zmienić z gier na, załóżmy, jakieś vlogi, jakieś typu, wiesz, lifestyle, czy coś po prostu tego typu rzeczy. Ale no, margonemski YouTube jest po prostu zamknięty sam w sobie i może też przez to powstają te wszystkie dramy, że wszyscy się w tym jednym buzują i jest taki troszeczkę wyścig szczurów, każdy chce pokazać, kto jest najlepszy, kto jest super, kto jest lepszy od drugiego, że a tutaj go śmieszę, a tutaj go wyzwę i to też nie jest fajne. Wszystko rozumiem dla żartów i tak dalej, ale na dłuższą metę to nie jest fajne i pewnie się z tym zgodzisz. Znaczy, wiesz co, to środowisko jest dość hermetyczne i zamknięte i to jest prawda, to co mówisz. I na jednym ze swoich filmów ja powiedziałem też, że osoby, które nagrywają Margonem, nie przyczyniają się do tego, żeby to Margonem promować gdzieś w sieci, w sensie takim, że nie generują raczej nowych rejestracji i dopływu graczy. One docierają do ludzi, którzy to oglądają dlatego, że to grają i to jest takie błędne koło. I to jest jedna rzecz. Zmiana kontentu jest jakąś opcją, tylko trzeba to zrobić mądrze i z jakimś tam planem. I wydaje mi się teraz, że to nie będzie działało na takiej zasadzie, że zaczynasz sobie nagrywać inne gry, tylko wybierasz sobie jedną grę, którą będziesz nagrywać na przykład obok Margonem, żeby ci widzowie twoi mieli materiał dla siebie, ale żebyś wypuszczał też nowy, który może interesować innych ludzi. I tak to się dzieje, bo jeśli wrzucasz film z jednej gry, to ona jest nieznana ludziom. Jeśli rzucasz całą serię, to możesz przyciągnąć ludzi, którzy w tę grę grają i szukają materiałów z tej gry, które pozwolą im albo na rozrywkę, czyli zobaczyć, jak ktoś tam sobie gra, albo pozwolą im się rozwinąć, czyli opanować zasady, zrozumieć, jak to funkcjonuje, stać się lepszym graczem. Jest tam kilka rodzajów ogólnie, jeśli chodzi o youtuberów takich gamingowych, którzy docierają do ludzi, bo na przykład jeśli chodzi o moby na przykład, to one w ogóle już są bardziej skomplikowane, bo niektórzy oglądają moby, takich powiedzmy LOL-a, dlatego, żeby sobie pooglądać i mieć z tego fan, niektórzy oglądają dlatego, że chcą tryhardować i być jak najlepszym graczem i szukają prograczy, żeby się od nich czegoś nauczyć, a niektórzy szukają jeszcze innych treści. I to jest taki bardzo szeroki temat. I wracając tutaj do Margo, kiedyś sobie liczyliśmy, nie wiem z kim, że jakieś takie 20-30 tysięcy subskrypcji na Margo to jest jakiś sufit. Tylko że w tym momencie to działa trochę na takiej zasadzie, że ci ludzie, którzy kiedyś subskrybowali jakieś kanały dla Margonem, przestali w nie grać. Te subskrypcje może są trochę martwe i po prostu ci, którzy dopływają, podbijają te nowe To subskrypcje. No bo jak uzupełniają patrzyłem, tych, którzy odeszli. tak, ale wiesz, jak patrzyłem na te kanały, które mają po 10 i więcej tysięcy subskrypcji, one nie kręcą 10 tysięcy wyświetleń per film i to są raczej duże rozbieżności, bo bym powiedział, że one tak kręcą raczej 2-4 tysiące, 2 powiedzmy do 6 średnio, nie? dochodzą z tego, co tak Tak. ja też kiedyś skalkulowałem. Więc tutaj masz jasną odpowiedź na to, że te kanały po prostu mają dopływ nowych subskrypcji, bo są nowi gracze, a ci starzy gracze odchodzą. I oczywiście tych starych możesz zainteresować Margonem znowu i to jest na plus, ale z drugiej strony ja też mam ludzi, którzy mi komentują jakieś filmy, że nie gram już Margonem, ale czasem sobie popatrzę, ale fajnie też, że nie wiem, czasem rzucisz coś innego, bo to jest dla mnie ciekawe i po prostu jestem na tym kanale tylko ze względu na to, bo lubię ciebie oglądać, O, i nie? właśnie to jest najważniejsze, że ja osobiście na przykład i też chciałbym, żeby tak gracze postrzegali, że oglądają kanał dla twórcy, a nie dla tego, co robi. Bo jeśli załóżmy, nie wiem, jest kanał oparty o Margonem, ale nie ma twojego głosu, nie ma twoich jakichś tam wzmianek, tylko po prostu pokazujesz, załóżmy, jak robisz questa od początku do końca, no to wtedy wiadomo, oglądasz na gry. Ale jeśli na przykład, tak jak ty, tak jak ja, tak jak i wielu
innych twórców. No, jakiś dodają jakiś komentarz, coś tam sobie porozmawiają. Nie wiem, odniosą się też do widzów. To myślę, że jest to warte oglądanie dla twórcy, a nie dla gry. Znaczy, nie możesz oczekiwać od gracza, że będzie oglądał, od widza, że będzie cię oglądał dlatego, że jesteś ciekawym twórcą. To ty musisz oczekiwać od siebie, że będziesz ciekawym twórcą No i to szukasz wiadomo. treści, które ludzie będą chcieli Które oglądać. ich zainteresują. I możesz, tak, możesz im zapewniać rozrywkę, jeśli jesteś w tym dobry, albo możesz zapewniać im jakąś wiedzę, nie wiem, powiedzmy rady życiowe z takim cudzysłowem, albo jakieś takie treści, które będą dla nich przydatne i stwierdzą, że o, ty jesteś spoko rzeczywiście, bo od ciebie mogę się albo czegoś nauczyć, albo mam często fan z tych twoich materiałów, są fajnie zmontowane, albo jakieś stopniu fajnie zrobione. I okej, takie podejście jest moim zdaniem w porządku. Jeśli wracając jeszcze do Margot, to bym dopowiedział jedną rzecz, bo jak zacząłem Margot grać znowu, to zauważyłem, że najczęściej, jeśli chodzi o YouTube, to wchodziłem na kanał Quatera chyba, który ma solucję questów. Bo na przykład przy questach Sandariela ja wiedziałem, jak one były pisane, wiedziałem, że one mają w sobie pułapki i bałem się, że popełnię błąd, a nie chciało mi się patrzeć na solucje takie tekstowe, więc oglądałem te filmy z questami. I naprawdę dobrze poprowadzony kanał z takimi treściami, jak zrobić dany quest, albo gdzie iść expić na danym levelu i w jakiej temy się To jest ubrać, na taki właśnie przykład stricte typu. poradnikowy właśnie kanał. Tak, bardzo poradnikowy dla nowych graczy. Myślę, że mógłby mieć sens. Zresztą, jak patrzyłem na wyświetlenia tych filmów jego, to były naprawdę bardzo fajne ilości wyświetleń, bo ludzie wracają do tych materiałów, na przykład na nowych postaciach, jak zapomnieli, jak tego questa wykonać, jak się do tego przygotować. Tylko to musiało być fajnie zmontowane, to wymaga dużo pracy i współczuję osobie, która by naprawdę dużo dni, tygodni, miesięcy poświęciła na zrobienie takiej bazy u siebie, fajnie zmontowanej i dobrze wyjaśniającej te zagadnienia, bo to jest trudne moim zdaniem, ale taki kanał moim zdaniem miałby sens. Innego ze specjalnie nie widzę, chyba że pojawiłby się ktoś, kto byłby na poziomie tej agencji goblińskiej, która robiła te śmieszne posty. I to by było w kategorii Agencja jakiejś, nie wiem. Goblińska. Nie wiem, jak to się nazywało, szczerze mówiąc. Wiem, że był ten goblin na forum, który tam śmieszne plotki wrzucał. Nie wiem, czy to mogę nazwać plotkami. W każdym razie to były wymyślone, wyssane z palca różne historie, ale odnosiły się do ludzi, były zabawne w czytaniu. Więc gdyby to zostało fajnie zrealizowane w formie filmu, mogło też by być bardzo ciekawe. No To bo też już by o był ciekawy takim. kontent w sumie. Tak, bo o takim Margo Story to raczej nie sądzę, żeby komukolwiek się chciało, bo to jest mnóstwo pracy, żeby taki film złożyć. Właśnie o Margo Story to też mi się kiedyś obiło jakoś. To było, myślę, że fajnie nawet robione. Ciekawy pomysł. Oczywiście dla mnie inne osoby się mogą z tym nie zgadzać. Było to całkiem ciekawe poprowadzone, ale tam do któregoś odcinka. Później to już tak się w sumie toczyło wokół tego samego tematu. A No tak. naprawdę mogło się to właśnie na te jakieś inne questy, czy na jakieś po prostu na zdarzenia oparte o grze, wiesz. Wiesz, jakby ten chłopak miał więcej czasu i chęci, i myślę, że on by to zrobił lepiej, ale nie uważam, że zrobił to jakoś specjalnie źle. To by fajnie się zaczęło, a później widać było, że brakowało już takiej trochę inwencji i nie wiem w sumie czego. Może czasu, a może pomysłów, żeby to dopiąć też na tym samym poziomie do końca. Ale to było też interesujące ze względu na to, że było inne, bo sam problem Argonem polega na tym, że gameplay jest dość statyczny i taki mało YouTube'owy, bo sam zresztą wiesz o tym, że lepiej ogląda się filmy, w którym jest jakaś taka żywa akcja, tak jak właśnie wspomniałem, czy to te moby, czy Clash Royale, w którym wyrzucasz karty, wyskakują postacie, coś się dzieje, wygrywasz, przegrywasz, krótkie sesje, dość szybko to się dzieje. A te filmy takie margonemowe, no to tak, my tutaj sobie stoimy pod tą choinką i nic się nie dzieje. Pójdziemy i będziemy tuptać i klikać na potworki i je zabijać. Albo weź nagraj, w ogóle to jest moim zdaniem niemożliwe. Nagraj 5000 bić elity 2, żeby pokazać, jak zdobywasz legendę. No to No jest to tylko też for jest fun, jak się troszeczkę. tam gdzieś tam spadnie. Nie masz możliwości, no czy no, może ewentualnie Tytana, ale ta walka z Tytanem oparta na logu, gdzie tych animacji nie ma praktycznie, też jest taka mocno statyczna. Więc no nie wiem, wydaje mi się, że Margonem taką grą pod YouTube'a dobrą nie jest, no ale zdaję sobie sprawę, że może się oglądać i może się podobać tej społeczności, która w to gra, bo chciałaby zobaczyć, jak ktoś inny w to gra, ktoś, kto ma, nie wiem, lepiej rozwiniętą postać, lepsze itemy, albo jest w jakimś stopniu ciekawy dla takiego gracza. No, a ja właśnie tak jeszcze wspomnę, właśnie mówiłeś o tam o jakichś herosach, czy tam E2 właśnie z tymi, z tą szansą na lot.
to ty kiedyś, już dawno, dawno temu, jeszcze chyba za czasów Socpleja, jak jeszcze istniał, podałeś idealny w sumie wzór, jak można wytłumaczyć przeciętnemu graczowi, jak działa system lotu. Chodzi mi o to, że masz szklaną kulę, załóżmy, do niej wsypujesz karteczki, załóżmy 5000 karteczek, i na każdej jest podpisany na przykład pusty Uni Heroic Legenda. I fajnie to zobrazowałeś kiedyś, że wkładając do niej rękę, możesz wyjąć za pierwszym razem legendę, a równie dobrze możesz w nieskończoność wyciągać inne przedmioty, niż trafisz na tą karteczkę z legendą. No, przykład miał zobrazować ludziom, którzy nie mogą zrozumieć tego, że jak przyjdzie ktoś i im zabije elitę, to im zabierze ten przedmiot, który by im wypadł przy tym biciu, a to wcale nie jest Który prawda. nie oni wystali. Tak, więc to tak nie działa, ale można na tym wnioskować, bo to nie jest jeszcze tak do końca. W sensie jest rachunek prawdopodobieństwa. No i teoretycznie jest taka szansa, że będziesz miał 5000 puste loty pod rząd, ale to jest szansa jeszcze bardziej niemożliwa niż to, że ci spadnie 10 legend pod rząd pewnie. No nie wiem, to da się przeliczyć. W każdym razie nie chcę tutaj pleść głupot. Chodzi o to, że jak długo będziesz bił, no to teoretycznie w końcu ci to spadnie, ale jak masz pecha albo szczęście, no to możesz losować nie tak, jakbyś tego oczekiwał. A tutaj da się na to spojrzeć, na taki przykład i jakoś to sobie ułożyć w głowie, jak to tam funkcjonuje. No, to myślę, że co, już mamy 20 minut odcinka. Myślę, że może umówimy się na jeszcze kolejną kontynuację, jeśli oczywiście widzowie byliby chętni. Tak, tylko to może najlepiej by było, jakbyś się zapytał o jakiś temat, bo tutaj Właśnie, najbardziej był chcielibyśmy, żeby poruszony temat. jakieś tematy, bo tak w sumie z powietrza jest ciężko brać, a też chcielibyśmy może zobaczyć, co was interesuje. Ktoś napisał, o, jakiś były GM. A w ogóle swoją drogą, tak jestem ciekaw, ty jesteś w stanie zrobić streama, na którym ktoś się podłącza pod streama i wtedy sobie rozmawiacie i gracze to. Jeszcze raz, że podłącza Czy się. jesteś w stanie zrobić streama, na którym rozmawiasz przez na przykład Discord z inną osobą i gracze to wszystko słyszą i mogą na czacie komentować? No pewnie. To O, to jest ciekawe. jest do zrobienia i to już niejednokrotnie tak robię. Praktycznie zawsze jest u mnie jakiś gość na streamie, czy taki znajomy, czy coś takiego. Więc co, my będziemy powoli kończyć. Ja ci dziękuję za to, że zaszczyciłeś mnie swoją obecnością. Nie ma. I mówię, jeśli chcielibyście więcej takich odcinków, to napiszcie jakieś ciekawe propozycje tematów, na które moglibyśmy się jakoś wspólnie odnieść. Jeśli się podobało, zostawcie tą przysłowiową łapkę w górę. Zerknijcie również na kanał Tomka, który będzie podany w opisie. I co? Życzymy Mama, ale wam. nie obiecywał mi takiej reklamy. Przyszedłem tu z dobrej woli od razu. Nie, no Tak, tak trochę. a przed odcinkiem gadaliśmy o hot dogach i. No, ja się wybieram do Rzeszowa na hot doga, którego zrobi mi Espace, bo nie wiem, czy miejsce pracy jest jawne. Wiedzą gracze, gdzie pracuję. No, wiedzą, że na stacji, ale gdzie to ścisła tajemnica. Dobrze, to. Trzymajcie się i co? Może tak na zapas życzymy Wam wesołych świąt. Tak wspólnie. Byście spędzili je z rodziną, a nie przy komputerze. I by następny rok był dla Was lepszy niż ubiegły. Tak więc jeszcze raz Ci dziękuję i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, pa pa! Pa, pa.